Witam serdecznie. Dziś mamy 7 kwietnia 2023. Pogoda cudowna, wiosna pełną parą. Jestem dzisiaj na takim właśnie wyjeździe rowerkowym. Tutaj Latchford Locks. Bardzo słonecznie, grzeje, czapeczka obowiązkowa. Chyba sobie kupię następnym razem jeszcze taką z materiałem tutaj, żeby też po bokach chroniło, bo jest dopiero kwiecień, a już bardzo grzeje słoneczko. No i nie ma cienia, więc co sobie zrobiłam tutaj? Obowiązkowo na wyjazd zawsze biorę moje krzesełko i tu Wam pokażę. Krzesełko, tu jest, są kanapeczki. Sobie zaraz jadę, rowerek i kocyk. No i co? I robię taki prowizoryczny cień z kocyka i tyle. A więc jeśli chcesz się wybrać na rowerek, to nie potrzebujesz nie wiadomo jakiego sprzętu. Minimum. Widzicie, kocyk, czy o, tutaj bluza robi mi też zaparawanik. Mimo, że w domu leżą jakieś tam parawany i tak dalej, ale spontanicznie biorę najczęściej termosiki, wodę i coś do przekąszenia i krzesełko moje malutkie, żeby usiąść, bo tu nigdzie nie ma ławek i po prostu delektuję się wycieczką. No i tak się zaczyna moja teraz przejażdżka Transpennine Trail Warrington. Nie wiem ile to ma, 20 mil, ale tyle na pewno nie będę jechać. Ale czynisz nie uroczo? Proszę bardzo, to jedna z ławeczek, bardzo rzadkich na tej trasie. Ale jest uroczo. Pola. I dzisiaj jest dość uczęszczana ta droga, bo jest Good Friday, to się nazywa Wielki Piątek i po prostu ludzie, dzieci mają jeszcze wolne ferie, chodzą sobie na spacerki tutaj z rodzicami, chociaż w tej chwili jest pusto, sobie chodzą na spacerki z pieskami rowerzyści. Popatrzcie, jakie piękne drzewo. I kolejna ławeczka na drugiej drodze Transpennine Trail przez Lim, Warrington Lim i dalej. Bardzo fajnie, tylko troszkę monotonnie. Po prostu same rowery mnie mijają, ludzie na rowerach, tak? Dzieci, psy, ludzie spacerujący. No i tak 2 godziny jadę. No i byłoby super, gdyby nie to, że trzeba teraz wracać 2 godziny. Może kiedyś wybiorę się w taką właśnie podróż na rowerze, gdzie nie trzeba będzie wracać. Podróż przed siebie. No a na razie chyba zawijam się z powrotem. A może jeszcze tutaj w boczną dróżkę wjadę. Popatrzcie, tu jest właśnie ta trasa rowerowa, spacerowa, a tu jest taka o, bok, boczna ścieżka i co? Private land napisane. Sorry, no trespass, no tralalala. No proszę, a mi się właśnie podoba tutaj. Może tutaj sobie wejdę. Proszę bardzo, tu jest taka ścieżka przez gaik. Bardzo fajna. Na pewno to jest prywatna ziemia, ale cóż,
przejdę sobie. I to by było na tyle na dzisiaj. Wielki Piątek, więc wesołych świąt. Pozdrawiam. Pa, pa.